Słuchajcie, właśnie zatankowałem moją bestię. Teraz jedziemy na przejażdżkę. No nie powiem, trochę pali. Do kolegi kupił nowe ciekłeczęta i jadę zobaczyć jego ciekłeczęta. To pan rozwoziłeś? Tak, wczoraj rozwoziłem. W taką pogodę można sobie tą głowę na godzinę zrobić. No. Willa Disco Polo chyba trzeba tak iść. Nie. Musisz mnie nauczyć, jak się tam obsługuje, bo już zapomniałem po roku. Oj, da pan spokój. Ręczny, wyłączamy. I daj, musisz trochę więcej gazu dodać. Okej, okay, jak w... Dobra, jedziemy. Woohoo! Jak w gokarcie. Ej, mam piękne wspomnienia. A i tutaj musisz trochę dłużej go trzymać na biegach, bo jest czwórka. A, rozumiem. Nie ma obrotu mierza, jest nie. Tylko narysowany samochodzik. Tak, i pół baku paliwa. O kurde, ale małe pedały, ledwo mi się no, wiem, buty. Się daj trochę gazu mu. Ten gazing Aysen to jest coś tragicznego. Jak dziewczyny jakieś przechodzą, to wszystkie machają i nie wiedzą, że po prostu masz, tak, masz gaźnik Aysa. O, Seicento. Pip, pip. Ursynu! Zauważyłem, że każdy mój rok tworzenia tego vloga jest takim cyklem, jak jutro mamy rocznicę WNR, potem będzie dzień deski, zobacz Grażynko, potem jest 1 sierpnia i znowu jest zima 11 listopada. Te wydarzenia sprawiają, że wpadam w rutynę, a rutyna to pierwszy stopień do wypalenia zawodowego, dlatego w tym roku robię vlogi takie jak robiłem na początku mojego vloga, czyli po prostu kręcę moje przygody, które spontanicznie mi się przytrafiają. Dlatego jutro jadę do Gdańska. Ale żeby moi widzowie, będący równocześnie fanami motoryzacji, nie byli zawiedzeni, poprosiłem Franka Petardę, by nagrał dla nas, co spotkało go podczas rocznicy WNR. Na miejscu zjawiła się policja. Było bardzo dużo młodych osób. Ale jak to? Widać również, że tak jak pozostała część uczestników, teraz mojej policji drogę. Gdzie on jest? To jest właśnie wydarzenia typu nielegalne wyścigi czy drifty i co tam jeszcze i utrudnianie policji interwencji wskazuje właśnie na śmierć takie niewinne dzieci jak ostatnio. To policyjna chyba. Kurde, ale śnieży. Północ zawsze jest zimniejsza od słonecznej Warszawy, chociaż spodziewałem się, że przyjeżdżając nad morze będą drinki z palemką. Widzieliście kiedyś coś takiego? Słuchajcie, włączyła się nam szyderka z tyłu, porządna. No, zobaczymy, dopłynie czy nie. Oto już płytałem pod ścianą. Myślami jesteśmy z kontenerem. Numer 2, Ania, numer 3. Słyszycie to? Co? To była nawet opcja, żeby po prostu wejść do pociągu. Myślę, że teraz też możemy wejść do pociągu. No jeżeli będzie jakiś taki schowany, będzie przypołowy. Ej, ładnie tu. No. To możemy spróbować, ale jednak wydaje mi się, że tu jest jakaś ochrona. Stara myjnia do pociągów, ona nie wygląda jakby była już używana. Może wejdziemy na tą wieżę? Tak, no jeżeli to pani nas nie przegoni, to czemu nie? Ja idę, do nas nie. Ja myślę, że nas nie zauważyła. Patrzyłam na ten kierunek. Jak...
Ej, słuchajcie, ale super scena, czujesz się jak... Jednak się odważyliście, żebyśmy tutaj w trójkę nie przekroczyli jakiejś wagi dopuszczalnej. Ale świetnie! Prawda? To jest cały panel sterowania. Właśnie ja kliknąłem przycisk, dlatego ten pociąg zawrócił. Patrz. Wow. Fajne, co? No co, przyciski. Mnóstwo tabliczek. O, no właśnie. Pole minowe. Wchodzisz tam? No. Kiedy kupujesz córce pierwsze auto za zdaną maturę? Ewidentnie nie może. O, patrzcie, to są nawet czeskie. Ej, czekolony wygląda, jakby to były jakieś twarze. Ma oczy, nosek. Trafiliśmy na magazyn, w którym trzymają wszystkie paróweczki z pociągów. O! Maciek, skąd masz ten różowy plecaczek? W ogóle pochwal się historią. Ukradłem jakiejś dziewczynce, co szła, Jasiu, to mój plecaczek. Biedne, a teraz musisz chodzić workiem na WF do szkoły. Jak taki włóczyki. Ona się ciągnie dalej, nie jest jak... Danki, 10 zł jak tam nasikasz. Słuchaj, gdzie zakopanym to ja bym musiał zapłacić 10 zł, żeby to nasikasz. O, jak fajnie zasłonili Pałac Kultury, weź patrz. Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Sztuka Nowoczesna to jest pozbycie się tego tej wielkiej rakiety, wystrzelenie w kosmos. Co? Nową reklamę wieszają. Co? Nową reklamę wieszają. Musisz powiedzieć całe zdanie z czasownikiem. Co tu się dzieje? Nową reklamę wieszają. Jezus Maria. Jeszcze raz. Patryk, co tu się dzieje? No, nową reklamę wieszają. Dziękuję ci za tą informację. Zobaczmy. Pamiętasz, jak my tak kiedyś wieszaliśmy reklamy? Nie wieszaliśmy reklamy, tylko coś broiliśmy. O. Tego nie było? No jak jechaliśmy, to była biała. Serio? Przegapiłem takie wydarzenie. Już powiesiliście, czy będziecie wieszać? Tak, już powieszony. Już powieszone? A, przegapiłem. Kurczę. Nie mogłeś mi powiedzieć? Inspirując się profilem na Instagramie Fajne Kible, będziemy sprawdzać WC24 na dobę w przejściu podziemnym pod rondem Dmowskiego. Jak tak mnie kręcisz blisko, to pewnie jak, że to jest 16, obiektyw 16 mm. Wygląda. Pewnie mi mordę zrobi jak ale ziemniak. Fajnie to wygląda. Fajnie, bo mam mordę jak ziemniak. Tak, Patryk, tak chciałeś powiedzieć. Dobra, zapraszam do oglądania. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, łapcie w górę, że i subskrybuj. Chodźmy w tamtą stronę. To jest pierwszy minus, że trudno ją znaleźć. Myślisz, że jak to budowali, to nie wiem, wtedy ludzie byli jacyś niżsi? Ludzie byli niżsi, tak. Tu jest? Tu? Nie, to jest winda. A, chodźmy, nie ma windę. A myślisz? W sensie dla bezdomnych wszystko może być toaletą. Granicą jest tylko wyobraźnia. Jest. Jest? Jest. Bez sensu, myśliśmy cały lokal. Dobra. Nie jest tak droga chyba. Zasiku 2 zł za kupę pieniędzy. Zamknięte. Zamknięte? Ale nas oszukali. Ale skam. Dokładnie. Miał być 24H. Dokładnie. O, można się zważyć. Ale masz jakieś drobnie? Nie jest 24H, tylko jest przerwa. Przerwa techniczna. Do 21.40? Tak. Ej, dobra, masz. Od 6. Nie masz 2 zł? Nie mam 2 zł. Nie mam w ogóle, nie mam żadnej gotówki. No bo ja bym chciał wydruk stąd. O, a nie, waży bez kasy. Waży bez kasy, darmowe wyważenie. 64? Ło, i mam 1,78 m? No tak. Dude, mało. Low as fuck. Teraz ja. Zaraz przyjdzie jakaś babcia. Kurde, gówniarze, czemu nie płacicie za wagę? Aha, czyli to chyba tylko jedna osoba. Może ktoś już wcześniej wrzucił? No nie, ty już się ważyłeś, weź nie, mi pierdę. Teraz ja chcę. Wypierdzę, no, o, ciekawe ile będzie, może nie będzie więcej niż 64. A, bo teraz trzeba poczekać tyle czasu do odblokowania wagi. A, waga też jest czynna od 7.56, bez sensu. Widzieliście w ogóle takie jakieś urządzenie? Na Ukrainie nas ważyli, tak. Patryk, już chyba nic się nie zadzieje. Trzeba czekać do 7.56. O, jest, patrz, Bolt, nowy rok, nowy Bolt. Teraz 30% mniej. Teraz to trzeba do jakiegoś metalowego elementu. Za co by tu złapać? A to nie do akumulatora? Nie, ten nie. Ten do maski.
chwilę niech pochodnie się podładuje. A jak twój dziadek w ogóle zareagował na to sejczęto? W sensie, wiesz, jak mu pokazywałem zdjęcia z tymi kolorami, to nie miał problemów. A jak przyjechałem do nim, to już oburzony, że przemalowałem mu samochód. I kurde, wszyscy mówili, że ja popsułem samochód, ale to dziadek nie dbał przez ostatnie 20 lat. Czułeś, jakie tam było sprzęgło? No, widziałeś, jakie to było lusterko? To mogę się tak trzymać, bez problemu. Bardzo praktyczne. Pasa nie było. Tak, ten pas nie działa. Ja czasami nawet nie zapinam, bo wiesz, jak jeszcze 40 na godzinę, to tak jakbyś jechał rowerem. Czy ty po prostu tak dobrze się zacząłeś odżywiać, że... Tłumik odpadł, bo był tak zardzewiały. I nagle ja zmieniłem kolor i w ogóle popsuty samochód, mimo że włożyłem w niego drugą wartość tego auta. Prawda, jest przepiękny. A, jak się pani podoba nasz nowy samochód? Jest akceptacja? Jest. Dziękuję. A pani się też podoba? Słucham? Pani się też podoba? Spoko.